Serdecznie zapraszam wszystkich radomszczan do czytania Balladyny Juliusza Słowackiego podczas narodowego czytania 5 września w sobotę. Czytajmy, aby razem poznać piękno i aktualność polskiej literatury. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku kolejny rok włącza się w akcję narodowego czytania. W tym roku jednak pandemia nie pozwala nam się wspólnie spotkać w bibliotece, dlatego serdecznie zapraszam do czytania online. Czytajcie Balladynę Juliusza Słowackiego i nagranie przeczytanego fragmentu przesyłajcie na adres mailowy bądź facebookowy profil biblioteki. Jest również możliwość otrzymania pamiątkowej pieczęci. Do zobaczenia! Akt drugi, scena pierwsza. Ach, pełno malin, a jakie różowe! A na nich perły rosy kryształowe. Usta Kiercora takie koralowe. Jak te maliny, fiołeczki świeże. Wzdychacie próżno, bo ja nie mam czasu zrywać fioły, bo siostrzyczka zbierze. Dzban pełny malin i powróci z lasu. Weźmie męża. A ja z fiołkami zostanę panną. Choćbyście wy były, fiołki moje, złotymi różami, wolę maliny. Mój miły, złoty wielki pan. Mojemu miłemu niosę malin dzban. Bo on boli, mój kochanek, taki pełen malin dzbanek. Niż zbożowy łan, och, niż zbożowy łan. Jak mało malin, a jakie czerwone, pykre. Jak mało, w którą pójdę stronę, nie wiem. A niebo jakie zapalone, jak krew. Czemu ty, słońce, wschodzisz trwało? Noc wolę ciemną niż taki poranek. Gdzie moja siostra musiała na prawo pójść i napełnić malinami dzbanek? A ja wśród jagód chodzę obłąkana jakąś rozpaczą i łzy gubię w rosie.